Jesteśmy na budowie, rozbudowie szkoły, którą prowadzi powiat, tak zwany Iwaszkiewicz w Chodakowie. Bardzo się cieszę, że zarząd powiatu, jak i rada powiatu przychylnie podchodzi do wszelkich inicjatyw związanych właśnie z inwestycjami. Powiat sochaczewski, który nie jest dużym powiatem, naprawdę realizuje tak dużo inwestycji i to inwestycji kubaturowych. Tuż obok mamy budowę nowoczesnego budynku dla warsztatów terapii zajęciowej. Teraz jesteśmy na placu budowy szkoły. Dzisiaj możemy powiedzieć, że te wszystkie plany, zamierzenia, które snuliśmy z zarządem, z Radą Powiatu już od dłuższego czasu, nigdy by się nie ziściły i to w tak dużej skali, żeby nie olbrzymie wsparcie, pomoc pana ministra Macieja Małeckiego, posła naszej ziemi sochaczewskiej, bo każda z tych inwestycji tak naprawdę polega na tym, że sposób finansowania jest rozłożony głównie na dwa podmioty. Jednym z tych podmiotów to jest właśnie starostwo powiatowe, ale też i głównie to jest wsparcie ze strony polskiego rządu, gdzie naszym ambasadorem, który bardzo dba o to, żeby środki płynęły do naszego powiatu, jest pan minister Maciej Małecki. Mówiąc o inwestycjach, też musimy pamiętać o olbrzymich nakładach na budowy, remonty dróg. To też są środki pozyskiwane głównie z programów rządowych, za co panu ministrowi bardzo dziękujemy. Młodzież Iwaszkiewicza będzie tutaj, korzystając z budynków nowego, będzie miała ułatwione zadanie ze względu na to, że nie będzie już musiała wędrować z jednego budynku do drugiego. Będzie te budynki będą połączone w jedną całość i oczywiście jak najbardziej staraliśmy się, żeby ten budynek był nowoczesny, żeby spełniał wymogi nie tylko dzisiejsze, ale na przyszłość. Oczywiście wszelkie instalacje związane z internetem, związane z całą infrastrukturą towarzyszącą. Tu wszystko jest zaplanowane i mam nadzieję, że będzie dobrze służyło naszym uczniom, nauczycielom i też mieszkańcom, bo trzeba pamiętać, że szkoła zawsze współpracuje szeroko z naszymi mieszkańcami, otwiera się na tą współpracę. Uczniowie angażują się w różne inicjatywy i dziękując raz jeszcze, mam nadzieję, że te terminy, które zostały przewidziane, będą dochowane i w przyszłym roku już matura będzie tutaj się odbywała. Dziś wizytujemy budowę nowej siedziby Zespołu Szkół imienia Iwaszkiewicza w Chodakowie. Razem z panią starostą Jolantą Gonta, wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, panem przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kieszkowskim jesteśmy oprowadzani tu przez szefa SOKBUD-u pana Krystiana Nowickiego i pracowników, którzy pokazują nam, na jakim etapie są prace. Dostaliśmy zapewnienie, że ta nowa siedziba Iwaszkiewicza, wyczekiwana od wielu, wielu lat, będzie gotowa już w tym roku szkolnym. Padło nawet zapewnienie, że maturę tegoroczną 2023-2024 uczniowie z Iwaszkiewicza będą mogli pisać w tym nowym budynku. Wygląda to bardzo ładnie, przestronne sale, dużo światła, przyjemne do nauki, duża świetlica, która będzie mogła być dzielona specjalnym przepierzeniem w zależności od potrzeb szkoły, przyjazna dla młodzieży biblioteka. I zależy mi na tym, żeby kolejna inwestycja na ziemi sochaczewskiej poprawiła jakość życia mieszkańców, żeby podniosła warunki, poprawiła warunki, w jakich młodzież z Sochaczewa, konkretnie z Zespołu Szkół imienia Iwaszkiewicza, uczy się. Przez wiele lat tu był wielki problem, polegający na tym, że Iwaszkiewicz mieści się w dwóch budynkach i w zależności od planu lekcji uczniowie i nauczyciele musieli przemieszczać się w ciągu dnia między tymi budynkami. Pół biedy, jeśli mamy ciepłą pogodę, okres wiosenno-letni, ale to samo dotyczyło okresu zimowo-jesiennego. Pamiętam, kiedy pan starosta Tadeusz Głuchowski przypominał, że pierwsze plany budowy tej siedziby, nowej siedziby Iwaszkiewicza, sięgały roku 2000. Jeszcze starostą był świętej pamięci nieodżałowany Marcin Kubiak i brakowało pieniędzy. Przez lata ta inwestycja była przesuwana, nie z roku na rok, tylko z kadencji na kadencję.
I ja z wielką radością przekazywałem tu promesę rządowej dotacji, tych pieniędzy, które trafiły od polskiego rządu, od rządu Prawa i Sprawiedliwości na konto starostwa w Sochaczewie po to, żeby powstała ta nowa część szkoły. Cieszę się bardzo, że te prace idą bardzo sprawnie. Cieszę się, że uczniowie, nauczyciele już niedługo będą mieli super komfortowe warunki w nowym budynku Iwaszkiewicza. I to jest rozwój nie tylko szkoły Iwaszkiewicza, ale podkreślam, to jest rozwój dzielnicy Chodaków. My bardzo mocno stawiamy na równomierny rozwój Sochaczewa, całej ziemi sochaczewskiej, ale tak się złożyło, że i warsztaty terapii zajęciowej, i zespół szkół Iwaszkiewicza to jest siedziba, mają siedzibę w Chodakowie. Więc trzymam kciuki za to, żeby terminy zostały dotrzymane, żeby pogoda i inne okoliczności nie pokrzyżowały planów dokończenia tej inwestycji. I już trzymam kciuki za uczniów Iwaszkiewicza na maturze 2024 z dwóch powodów. Pierwszy powód, może nawet drugi powód, to to, żeby odbyła się w nowej siedzibie Iwaszkiewicza. A pierwszy powód, żeby uczniowie zdali maturę śpiewającą. Ja tak może trochę historycznie, tak jak pan minister powiedział, obiecana budowa szkoły była bardzo dawno. Ja jestem radnym wszystkich sześciu kadencji. W pierwszej kadencji byłem przewodniczącym Komisji Oświaty i właśnie przyjeżdżaliśmy tu przekonać wówczas nauczycieli dwóch szkół, że połączenie tych szkół w jedną będzie z korzyścią dla uczniów i dla nauczycieli. I był taki warunek, że tę szkołę rozbudujemy. Został wykonany projekt, bardzo rozbudowany, z halą sportową. Nigdy nie został wykonany. Kolejne zarządy próbowały, ale środków jest mało i może nie były tak operatywne jak nasz zarząd, żeby te środki gdzieś rządowe jednak postarać się, żeby wpłynęły tu. I dopiero teraz w tej kadencji usiedliśmy z panią starostą i mówimy, zróbmy ten projekt na obiekt, chociaż mieliśmy pełne obawy, bo jak zobaczyliśmy kosztorys, jaki nam wyszedł, no to przerastało nasze możliwości. Ponad 9 milionów z naszych środków było to niewykonalne. Ale projekt był, zainteresowaliśmy pana ministra. Pan minister jako tutaj mieszkaniec Sochaczewa rzeczywiście stwierdził, że no, trzeba wszystko zrobić, żeby tę szkołę pobudować. No i stało się. Dostaliśmy ogromne środki, wsparcie rządowe w granicach ponad chyba 7 milionów. Za to, panie ministrze, bardzo dziękujemy, bo nie oszukujmy się, nie pobudowalibyśmy tej szkoły i kolejną kadencję bym się wstydził tu przyjeżdżać, że obiecane było, a tego nie zrobiliśmy. W tej chwili budowa jest mocno zaawansowana. Cieszę się, że przetarg wygrała nasza firma, która no, naprawdę jest bardzo rzetelną firmą, o czym tu jak przeszliśmy dzisiaj zobaczyliśmy, nie ma żadnych opóźnień. Do końca października mamy drugi etap, zostanie trzeci typowo wykończeniowy. Za chwilę będą okna, będzie stan surowy zamknięty i wszystko idzie zgodnie z planem. I to, co pan minister powiedział, w kwietniu się przeniesiemy i w maju może ta matura będzie tu napisana. Ja jestem przekonany.